Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, ja MC i oto przed wami kolejny już siódmy odcinek mapy kotwiców. Panie i panowie, dzisiaj X Filipowski, jeżeli dobrze pamiętam, wysłał tą mapę. Jest to mapa parkour, jump up się nazywa ta mapa, jeżeli dobrze pamiętam. Jeżeli tą mapę zrobił, ok, jeżeli nie, też ok, ale zakładam, że raczej tak. Zobaczmy zasady na początek. Nie cheatuj, chyba że będzie trzeba, nie obrażaj autorów mapy, nie wykorzystuj bugów jak będą, gry na game 2, gry na peaceful, uważne, ustaw renderowanie na minimum 10, a potem idzie prawidłowo, baw się dobrze. Renderowanie na minimum 10. Na minimum, tak? Na minimum, czyli mogę mieć 15, nie muszę mieć ten, tak? Dobrze mówię? Tak, minimum 10, okej. Okay. Ja już mam ustawienia. Ustawiam pomyślnie, typ przygodowy, super, o mapie. Autorzy. Siemanko, tu Towarz i Szaku XD. Widzimy na naszej mapie Jump Up. Na mapie znajduje się 60 poziomów Easy, Normal, Hard, Air, Sin. Po 10 na każdy poziom trudności. Mamy nadzieję, że mapka się spodoba. Mapa stworzona na 2 dni. Nie zapomnij od jak się i komentarzu. Blok złota plus spawn point. Okej, czyli tego nie wysłał. Wysłał mi to X Filipowski, a nie zrobił tego. Tu mamy start. Czyli no teraz nie wiem, to teraz w tytuł. Nie wiem, którego twórcę grać w tytuł. Chyba tam oryginalnych twórców. Ale ogólnie tą mapę wysłał X Filipowski, także od niego to dostałem. Dobra, zacznijmy w takim razie. Easy. Nie jestem pewien, czy to grałem już kiedykolwiek. Możliwe, że tak. Tu mamy Hard, Extreme i Normal. Zacznijmy od Easy. Bardzo prawdopodobnie, że już to grałem, ale kto to wie, jeżeli chcesz pominąć poziom. Jakie pomijanie poziomu? I w życiu, level to Easy. Po 10 poziomów na każdy ten jest, tak? No dobra. Zróbmy tutaj speedrun'a na szybko, przez to wszystko. Ogólnie wersja mapy to jest 1.12.2, nie powiedziałem tego. Także idziemy teraz wyżej. Piąty level 5 bloków, czyli ludzie 6 bloków w takim razie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, nie, 7, gdzie dobrze liczę. O, spadłem, nie! O, szkoda, że respi patrząc do tyłu, no nie wiecie o co mi chodzi. O, shit! To było ryzykowe, powinienem ten blok, nie powinienem. Okej, okay, level 7 easy. Nie grałem tej mapy, albo jej nie pamiętam. To jest jedno z dwóch możliwości, które oczywiście obydwie mogą być prawdziwe. Trafiłem w blok, ok. Dobra, zobaczymy jak na tej mapie pójdzie. Coś mnie tu blokuje. Nie mogę tam skoczyć, muszę skoczyć tak jak mi mapa każe, nie mogę sobie pozwolić, że tak ujmę. No zobaczcie, nie mogę tam skoczyć, czemu? Tylko ja to widzę? Coś jest? Nie. Bo teraz dopiero mogę, ktoś tu u góry jest, ale tego nie widzę. Ciekawe, ciekawe. Okej, okay. Poziom zaliczony, level easy teraz. 8, co to było? Halo, panie gro, proszę mnie tutaj nie trollować, bo to... tu jest troll, którego ja nie zauważyłem. Bo tutaj nie, tu wskoczymy, tu są dwie kratki, mogę tu wskoczyć? Nie mogę tu, aha. Czyli muszę tak jak gramika, że to jest trochę bez sensu moim zdaniem. To mi się średnio podoba, bo bym chciał po prostu przejść przez poziom tak jak ja chcę. A nie jestem w stanie, co ja mam... Jak ja mam tam skoczyć, proszę bardzo, teraz. No, w ten sposób, tu sobie po prostu schodzę. Teraz tu, tu. Okej, okay, żadnych trolli, proszę. Już było okej. Okay. Cyk, cyk, pyk i fyk. Poziom 9. Nie wiem, być ciężki. Czy mogę sobie po prostu to przelecieć w końcu? Nie muszę kombinować? Nie muszę kombinować. I ostatni poziom na easy, panie i panowie. Zobaczymy, jak mi to pójdzie. Goddammit, goddammit, goddammit. Easy. Rozwalone. Gratulacje, dziękuję bardzo. To było faktycznie easy. I teraz jest zamknięte, widzicie? Czyli to mamy odhaczone. Pożył się normal. Ale te mamy zamknięte, a? Myślę, że mogę sobie wybrać. Okej, teraz pewnie będą płotki i takie już rzeczy, dubbingi przede wszystkim, okej. Jeżeli chcę pominąć, postaram się, oczywiście nie mogę skoczyć tak, bo mi nie pozwala. Postaram się skoczyć, znaczy skoczyć, przejść każdy poziom, ale nie wiem, czy na Extreme w ogóle cokolwiek przejdę. Ponieważ ja, believe it or not, tak widać, nie jestem najlepszy w parkurze. Ale bardzo lubię ogólnie mapy grać, sprawdzać swoje umiejętności, to jest zawsze fajne, sprawdzenie się i swoich, zdolności, jest bardzo fajny. Pierwszy poziom normalny został rozwalony. Tam dalej są jak normalne bloki, więc nie bójcie się na nie skakać. Normal, debinkę widzę tutaj od razu. Debinki też są normalnymi blokami, dopóki nie pójdziecie trochę bardziej w prawo, krótko mówiąc. Debinka możecie biegać, możecie wszystko na debinkach robić. Grunt, żebyście się nie zeszli, zginęli za bardzo w bok. O, to o nie, tu jest headbumper, czyli że uderza nam właśnie w głowę.
Headbanger, no. Headbanger, headbumper, jakoś tak się mówiło. Okej. Okay. Jest taki YouTuber Skeppy, nie wiem czy ktoś go ogląda, czy ktoś go zna, ale właśnie on jest jego ulubiony skok. On go uwielbia. I hopla, pyk. Oczywiście nie uwielbia, że go lubi, tylko uwielbia nim denerwować ludzi innych. Okej, okay, tutaj powolny parkour nam się. Bardzo, okej, okay, to było, to ja bym to na easy wsadził, na spokojnie, nie wiem czy na normalny, to, o jest, nie, za szybko poleciałem do przodu. Okej, okay. Znowu poleciałem na szybko, okej, okay. Powoli Maciej, nic się nie goni, spokojnie, o, proszę bardzo, cyk, cyk, tyk, cyk, tyk. Okej, okay. Super, tyk teraz, normal. Jebut. Jebut. Teraz tu czy tu, to jest moje pytanie. Dolecie, nie dolecie chyba tam, spróbuję tutaj, nie mogę, okej, okay, czyli muszę na zamienkę skoczyć. To jest głupie, że oni faktycznie wyznaczają wam trasę, którą wy musicie iść i nie macie innego wyboru to naprawdę. Nie wiem czy to mi się podoba, zawsze lubiłem podążać w parkurze moimi własnymi ścieżkami, ale ciapdorów. I nie podobało mi się praktycznie, o mój Boże, praktycznie nigdy takie rozwiązanie, no ale hej. Okej, okay, muszę to otworzyć teraz znowu. To się powinno resetować. Tak jak było przed chwilą. Bo to zajmie wieki teraz. O, w ogóle nie byłem spędzony. To się da zrobić od razu, ale jest ciężkie. A przez ciężkie rozumiem, że ja tego nie umiem zrobić. O, there we go. Okay. Teraz... No, zgadujcie! Gdzie skoczyć, co? Zakładam, że... Co? Nie wiem, nie mam pojęcia gdzie. No, w jaki sposób, gdzie? Tam wątpię, bo muszę iść tam chyba najpierw. Przyjąć się logiką starych poziomów tutaj, to tak to powinno działać, aczkolwiek nie jestem pewny, bo każdy poziom działa inaczej tutaj. Mam pojęcie ile razy już małem. Całkiem sporo, zakładam. Opla. Tu nie mogę, a tu nie mogę w ogóle iść, zobaczcie, nie pozwala mi, czyli muszę tam. To ciekawe jak ja mam to... Jak ja mam to tutaj zrobić? Jak ja mam ten skok wykonać? To jest dobre pytanie. Na górze mam headbangera. I am confusion. I am confusion. Bo jeżeli tego nie rozpinię, to ten poziom pominę, ponieważ nie będę się męczył na daremnie, tylko mówiąc. A czegoś takiego po prostu najzwyczajniej w świecie nie lubię. Bo ja wiem. Jak to zrobić, a jeżeli nie jest mi to dane, w ogóle nie mogę, widzicie, pójść. Próbuję iść w prawo i nie mogę. Chyba, że to mam zamknąć, jak to zamknę, to spadnę. Będę jeszcze wyżej niż byłem, więc to odpada. Zamknięcie tego odpada, bo nie dolecę. No nic. No trzeba próbować. Po prostu trzeba próbować. Nie ma rady. Ojeju, zapomniałem. Mogę lecieć w sumie, może bym w powietrzu otworzył i się wyrobił z tym, no ale nie, oczywiście, że nie. Jeżeli pomijałem poziom na normalu, to... To źle świadczy. To bardzo źle świadczy. Come on, man! Ja mówiłem, no te prawie są easy. Te prawie są łatwe. Te prawie nie są łatwe. Jeżeli są w takim ułożeniu, to już nie są łatwe, niestety. Come on, man! Do it! Fucking do it! Yes! Dobrze, 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 dobrze. I teraz don't fuck this up. Teraz zakładam, że tak. Bo inaczej bym pominął to, ale nie mogę. Powinni napisać, że okej, okay, nie pomijaj bloków, nie pomijaj żadnego skoku, no nie? I hate myself! Dlaczego nie skoczyłem? Przecież kliknąłem spację, bardzo ładnie kliknąłem spację! Come on, na spokojnie, pomału. Pomału, po czym zapierdala. No Jezus! Pieprzone headbangery, nienawidzę tego po prostu. A samo, że potem będą 180 jeszcze, płotki, kraty, lód. Tam jeszcze może być kaktus, może być. Jeśli nie mogę nic niszczyć, bo mam przygodowy. Bym chciał niewidzialne ściany, których niestety nie widzimy, najeżdżając kursorem, co jest głupie. Bo też powinienem sobie móc zobaczyć, że okej, okay, nie mogę skoczyć. Nie daliście w ogóle informacji człowiekowi, że mam nie pomijać żadnego bloku. No praktycznie mam żadnego bloku. Nie pomijać, okej. Okay. Sorry, ale pomijam ten poziom. Nie zamierzam się męczyć więcej. Przeżyłem go przed chwilą. Ciekawe, tutaj shift musi wlecieć. No oczywiście kolejny headbanger. Dlaczego nie? Mój ulubiony chyba dzisiaj skok. To jest kolejny headbanger.
O mój Boże. No, come on! Dlaczego mnie wzięło na bok? Dlaczego to mnie bierze na... Denerwuje mnie to. Naprawdę mnie to denerwuje. Na żadnej mapie, jak na razie od widzów, nie denerwowałem się tak. Ja denerwuję się tu. No i co? Mogę to normalnie skoczyć, czy nie będzie mi dane? No nie będzie mi dane, bo idzie na bok! Dlaczego to... O Jezu, nie. Nie chcę iść do menu. Chcę się odrodzić. Dlaczego to idzie na bok? To jest głupie. To jest bardzo głupie. Ja tam spróbuję jeszcze raz podejść, ale to moim zdaniem coś jest nie tak. Spróbuję tam rozuskoczyć też na metr. Nie będę na metr rozuskoczyć. Wiem, co robię źle z tym Herzlingerem. Już, jeżeli skoczę na dewinkę, będzie super. Będzie, że mi się to uda. Opsa. There we go. Teraz wiem, co robię źle. Zresztą się dobrze poziom wrócił w sumie. Ale o, zapomniałem, że to jest Herzlinger, nieważne. Wspomniałem, że twórcy tej mapy po prostu uwielbiają headbangery. Na szczęście ja w końcu rozkminiłem, jak one działają, mniej więcej w mojej głowie, dokładnie tak. I teraz jak? W jaki sposób? Wytłumaczcie mi, proszę. Taki? O, okej, działa, fajnie. I teraz mogę tu... Nie mogę tu skoczyć, bo się zakaże o ścianę. Nie wiem, czy ten film będzie zedytowany, jeżeli nie jest, to widzicie właśnie, jak to wygląda, w zależności jak długi będzie ten film, krótko mówiąc. Okej, pominę to po prostu. Będę miał nowo czasu na odcinek. Okej, ja będę... A, nie mogę tym stanąć! Dope. Okej, dobra, to rozpinione. Mogę to tak zrobić, dlaczego nie? To się zamyka w tą stronę, tak, Jezus Maria. Okej, headbangera u góry nie ma, mogę sobie normalnie skoczyć i pierwszy raz skończyłem poziom od długiego czasu. What the hell is this? O, i tu są niewidzialne bloki, tylko że ja ich nie widzę, ja najadę kursorem. O to mi cały czas chodzi, że ja po prostu tego nie widzę, to nie jest ciężkie, po żadnym pozorem to nie jest ciężkie, po prostu nie widzę tego obramowania, no nie, bloku widzialnego. Nie wiem, czemu to jest tak zrobione. Zawsze byłem w stanie widzieć takie coś, no ale teraz nie byłem. Okej, normal został ukończony. Pomijając kilka poziomów. Normal zostaje zamknięty, hard zostaje otwarty. Okej, sprawdźmy, jak wygląda hard. Teraz pierwszy na hardzie jest. Mieć poziom, okej. Co my tutaj mamy? Tu są same czwórki. O mój Boże, what the hell. Okej, no i teraz jestem w dupie. Ja powinienem to... Powinienem... O, doskoczyłem nawet, wow. Okej, spróbuję to zrobić na raz po prostu. Tak właśnie? Nie, to było beznadziejne. Bo czwórki się najlepiej robi, jak idziecie od razu i po skoku, no nie? W ogóle, co jest najśmieszniejsze, to ludzie potrafili się rozpędzić, będąc na tym samym bloku cały czas. To jest interesujące. Come on, klikam przecież. Moja krawatura jest fakt. To by się zgadzało w tym. No przecież kliknę by... Słyszycie, jak klika, mam nadzieję. Chociaż ostatnio miałem pewne ustawienia z mikrofonem, że mi krawatuje i myszki. Aż tak nie słychać. Udało się, dobra. O mój Boże, co się dzieje? Tu się da to, tu się da doskoczyć? Musi się da doskoczyć tutaj. Może przypomniało mi się stare czasy, gdy robiłem czwórki i nie wiem dlaczego. Po prostu przeczytałem sobie guzik, będzie prościej. O mój Boże, faktycznie muszę to zrobić. Pójkę to jeszcze na drabinę. Holy God, okej. Okay. God damn it, bo robię to za daleko. Chyba, że... Czekajcie, chyba, że muszę na bok. Nie mogę na bok skoczyć. Okej, okay, czyli muszę tam faktycznie dolecieć. O mój Boże. To jest faktycznie ciężkie. Jak ja lubię parkour przy ogólnie w Minecrafcie, tak, to jest ciężkie. Pierwszy skok nie powinien być taki ciężki. Powinienem móc... Jakiś start sobie ogarnąć, a tu nie da rady, co wy? O, to było fajne, zostawiłem tutaj. No, come on, trzymałem shift, halo. No, there we go. I same headbangery, oczywiście. No, a dlaczego by nie? Pokażę wam, kurwa, jak się robi. Headbangery. Jest! O, ze zdabinki.
Drinki nie są ciężkie, Marti. Co to było? Co to było? W co ja uderzyłem tam? Niech mi ktoś wytłumaczy, błagam. Co ja tam uderzyłem? Co ja uderzyłem skacząc z tego bloku tam? Co? Bo nie wydaje mi się, że uderzył cokolwiek. Naprawdę. Okej. Gdzie uderzyłem w to, ale nie powinienem nawet w to móc uderzyć. To jest właśnie, to jest to, o czym ja mówiłem, nie? Dobra, bezpiecznie na dabinkach trzymaj sobie shift za każdym razem, żebyście się przypadkiem nie ześlizgnęli z dabinki. I oczywiście jest to 80, o której ja mówiłem. Okej, dobra. Jeszcze nie jest ze mną, o mój Boże. Ja, fuck! Nie jest, ja to przeszedłem, I don't care, ja to zrobiłem. Nie jest tak źle ze mną, ale ludzie tutaj widzę bardzo lubią czwórki robić. Okej, okay, więc zrobimy tam, żeby nie się ciężko rozpędzić. Got it, no spokojnie. Przysięgam, że kiedyś to było proste do zrobienia, ja się po prostu starzeję i tyle. Nie jestem taki dopadły jak byłem, to skoczyłem wcześniej za pierwszym razem, halo. Dobra, ja chcę się bawić to patera. To patera. There we go, okej. Okay. Jak się rozpędzało z drabinem? To jest pytanie. Ja teraz bym bardzo chciał znać. Na które bym teraz bardzo chciał znać odpowiedź! Doleciałbym, gdybym się nie zahaczył o blok. Taka prawda. Okej. Okay. O nie, no kurde, no. Goddammit. Okej, okay, a może po prostu. Może po prostu tam skoczę najpierw i będzie super. To jest odcinek, w którym Mateusz jest salty, także nie oczekujcie, że tutaj będzie o, będzie sobie do jedzonka i będę się dobrze bawił. To jest film, w którym Mateusz jest zły. Come on, no! O mój Boże. Okej. Ja jestem po operacji. Ja nie mogę się denerwować. Ja nie mogę się napinać, nie mogę się denerwować, nie mogę się unosić. Więc przydałoby się to wszystko tutaj. Jakim cudem. Te wytłumaczenie po prostu. Jakim cudem to działa w ten sposób? To po prostu może ja się wparkuję i tyle. Może ja jestem najmądrzejszy, ale to naprawdę po prostu się wparkuję. Tak też może wejść i. Raczej tak. O, doleciałem. Raczej tak jest. Nie, to muszę tam skoczyć. Ja to zepsuję. Wiedziałem, że to zepsuję. Dobra, jeszcze jedna próba, jak nie dopomijamy, bo chcę zobaczyć, jak każdy poziom wygląda. Dobra, okej, okay, nieważne. Zobaczmy, jak to wygląda. Okej. Okay. Level 4 na hajdzie, już trzeba wskoczyć do góry. Tu, tu i tutaj. Okej, okay. I co teraz? O, mamy te. Mamy tory, o wow, okej. Okay. Headbanger, czy... Toy banger. A to jest 180, okej. Okay. O, ja nic nie widzę. Nie wiem nawet jak to zrobić tutaj. Bo mówię, okej, okay, gdybym faktycznie widział zarys bloków, byłoby lepiej. A zauważam, że to jest stara pasko, jest na starą wersję płotki. Zauważam, że tutaj. Zauważam, że tutaj. Zepsułem to, za wcześnie się wybiłem. Za wcześnie się wybiłem. Tu w ogóle muszę skoczyć, tak? No, nie tak. Nie tak. Tak, okej. Okay. Speedrun! W ogóle ten tor, jak jesteśmy tam, nie wygląda, abyśmy tam mogli skoczyć jakkolwiek. Wygląda, by to było strasznie daleko. Okej, okay, pomijam kolejny poziom. Level 5, oczywiście mamy lód. Lud jest każdym przyjacielem, jeśli chodzi o parkour. Przyjacielem każdego, jeśli chodzi o parkour. Czy będzie headbanger z lodem? Nie wiem. Tak. To jest headbanger z lodem, niestety. Ops. Ops. Jezus Maria. Jest! Okej. Okay. Nie mam pojęcia, jak zrobić 180 na lodzie, ale spróbuję. Jezus Maria, to jest jeden blok tylko. Oj, aha.
Trzymałem się wcześniej, ale teraz się przestałem się trzymać. Okej, okay. Dobrze. A tak szybko guzikami w ogóle trzaskać. Okej, okay, zobaczmy kolejny poziom. Kabinki. To proszę zobaczyć, który będę w stanie przejść, a który nie. Tak z ciekawości, bo takie wiecie, próbowanie to nie ma sensu. Mamy opcję pominięcia poziomu, więc się ciekawe wygląda Extreme. Tam chyba złożę flagę na ten odcinek, mi się wydaje. Okej, okay, to się robi śmieszne już. Nie mogę nawet na drabinę skoczyć, okej. Okay. Wow, przedobrzyłem. Chciałem ze sprintem, a niekoniecznie sprint tutaj jest potrzebny, nie? Czuję, że to są tylko dwie kratki. Sprint tu nie jest potrzebny, ani trochę. Mamy teraz drabinkę do góry tutaj, widzicie? Oczywiście sposoby są dwa na wskoczenie, albo od boku, albo od góry. Albo na, albo po prostu z boku i wejście do góry. Także sposoby są dwa. Chcę zrobić jakiekolwiek. I don't know. Muszę tam dojść znowu, żeby się dowiedzieć oczywiście. Ops. No tylko kratki, na spokojnie. Nie trzeba się spieszyć, ale trzeba też skakać. Przydałoby się skakać, nie? O, panie poziomie pomarańczowy, denerwuje mnie pan niezmiernie. Dlaczego pan taki jest? Dlaczego to tak wygląda? Proszę mi powiedzieć, dlaczego to tak wygląda. Bardzo bym chciał wiedzieć, czemu to tak wygląda. I czemu pan taki jest, naprawdę. Bo ja osobiście uważam, że my jesteśmy na dobrych relacjach, że my się lubimy, my się znamy od kilku, od 22 minut. O! Holy God! O nie, i teraz skok z drabiny tutaj jest ciężki. Dlatego ja to pominę, bo tego nigdy wyczynię sobie. Lewy, siódmy, hard. Okej, okay, mamy kraty, ale bardzo małe. To nie jest takie złe. Bywały rzeczy gorsze, bo to mimo wszystko jest blok taki, powiedzmy, cały, no nie? Koniecznie jest cały, ale można tak stwierdzić, że to jest cały. To jest ciężkie mimo wszystko. Bo jeden fałszywy ruch za daleko jest po nas, krótko mówiąc, ale hej, no bo, okej, bo moja taktyka skakiwania na blok nie działa, widzicie, można zrobić to, że szybciej ten shift kliknąć, że klikam zawsze, taktyka skakania na ruch nie tutaj będzie działać, mam nadzieję, o mój Boże, jak ja tam skoczyć, patrzcie jak płoski przeszedłem, więc nie ma zbytnio czasu, żeby się tak wybić, plus trafić w to, biegnąc cały czas, to pijaniczy studem. Okej, trzeba być zajebistym w parkura, a ja nie jestem. Dobra, hopsa. Hopsa, Jezus. Jezus! Okej, okay. Bo ja chcę zobaczyć, co jak wygląda... Jak wygląda Extreme, to jest takie ciężkie? Poważnie? No to ten jedna kratka jest ciężka zdecydowanie. Czy to jest 180? Czemu to jest drabina? Chciałem sobie sobie wyskoczyć. O tak, pewnie. O Jezu, okej, okay. Przejdziemy tam jeszcze raz szybko. Ta sekcja nie jest taka ciężka. Powiedział, po czym się wywalił. Głupiej. No halo! No to zrobiłem przed chwilą na spokojnie, a teraz nagle nie potrafię. To jest tak ogólnie w życiu, że najpierw będzie coś dobrze cały czas. A potem jest coraz gorzej, 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 gorzej. Więc, no... Hopsa! Dobrze. Hopsa! 180 pieprzona, come on, man! Dobra, a tu już przelazłem prawie. Taki jestem. Jeżeli ktoś w komentarzach napisze, o, nie umiem grać i tak dalej, tak. Pomijam po prostu, żeby zobaczyć cały poziom, jak wygląda. Ja mam się tego odbić, czyli muszę to wskoczyć porządnie. Jestem ciekaw, jak ja mam tego dokonać. Z drabiny. Okej, jakoś tego dokonałem. Nie możesz przejść sobie pomiń. Bardzo fajna opcja akurat dla mnie. Nie trafiłem sobie zabinę po prostu tutaj. No come on! Denerwuje mnie, ogólnie najbardziej denerwuje mnie w życiu coś takiego, że wiem jak coś zrobić, a nie jestem w stanie tego zrobić. I... To mnie zawsze denerwuje, dlatego zawsze mnie denerwowało mimo wszystko Geometry Dash, ponieważ to jest tak, że ja... O,
bez sensu. Że ja wiem, co mam zrobić, a nie jestem w stanie tego zrobić. Bo jak wiecie, jakbym nie wiedział, jakbym jeszcze kminił, no nie, że okej, rozumiem, tak? Rozumiem, że nie rozumiem. Tak, dobrze to powiedziałem, o to mi chodziło. A nie, że ja się męczę bezpotrzebnie, mimo że wiem, co mam zrobić, nie? To było dziwne w ogóle. No i trafiłem sobie w to, a mogę jeszcze na to wskoczyć. O, tu idealny przykład tego samego, co było przed chwilą. Okej, jestem miałem daleko, te 180 mi nie wychodzą, nie mam pojęcia czemu, bo jeżeli jest tak mało miejsca na nie, to one powinny być proste, a nie są. Okej, ukończyłem harda. Zobaczmy po prostu, jak wygląda Extreme. Po prostu zobaczmy, jak wygląda Extreme. Wiem, że go nie przejdę, ale chcę zobaczyć. Level pierwszy Extreme. To są Shulker Boxy. Okej, rozumiem. Tylko otworzyłem, nieważne. Jezus Maria, jak to działa. Boże, help. Dlaczego otwieram cały czas? Ja rozumiem, o co chodzi, to jest bardzo, bardzo clever. Okej, 180 paska i na jest rozpęd. Jakiś w miarę oczywiście spadł na dół. O rany boskie. Ale nie widziałem nigdy, jak żyję, konceptu z parkurem z Shulker Boxów. Wow. Ile tu? Ile? Trzy kratki, dobrze widzę? O mój Boże. O, nafam. Odpada. Nie no, nie wiem jak się spędzić nawet. Jezus Maria. Ciężka jest ta mapa, strasznie. Spróbujcie sobie sami, na pewno ją znajdziecie. Nazywa się Jump Up. Twórców macie podanych oczywiście w opisie, znaczy no, w tytule tego filmu. I w opisie w sumie też. Nie potrafię robić po prostu 180 niestety. A widzę, że ta mapa jest złożona z nich, więc. O, there we go, wskoczyłem tu w końcu. Kabiny takie nie są. To jest kolejna. Nie, ja się poddaję, wiecie. Ja się poddaję. Jeżeli chcecie tą mapę. Nie, okej. Okay. Może przejdę. Może jeden poziom na tym przejdę. O, dobra, już widzę, że nie przejdę. O, kurwa, dobra. Ja się poddaję w tym miejscu, panie i panowie. Jeżeli chcecie spróbować sobie mapę, jeżeli ją znajdę na internecie, dam wam link w opisie. Jeżeli nie, to trudno. Dałem na siebie wszystko. Byłem bardzo zadowolony przez cały film, ale mam nadzieję, że to wam nie zepsuje odbioru tego filmu. Mimo wszystko dziękuję X Filipowski za wysłanie tej mapy, mimo że nie byłeś twórcą. Chciałem zobaczyć wasze mapy. Nie chcę grać mapy czyjś. Chciałem zobaczyć właśnie mapy, które stworzyliście wy. Tą mapę się fajnie grało, naprawdę. Ale preferuję ogólnie mapy od was, to są mapki od widzów. Wiem, że to też jest mapa od widza wysłana, ale mapa od widza, czyli stworzona przez was. Także macie oczywiście informację teraz na ekranie, gdzie mi wysyłać mapę. Jeżeli chcecie mi oczywiście wysłać i może być na jakąkolwiek wersję, żeby wszystko działało. Modyfikacje mogą być. Mam nadzieję, że poradzę sobie z instalacją i ogarnięciem. A na razie cóż, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, na cześci pali. Zapraszam was za kolejne odcinki z mapek od widzów, mam nadzieję. I na kolejne filmy na tym kanale. Trzymajcie się, pa pa!